A ty się chciałeś wypluć? No to wypluć. Cześć kochani, witam w nowym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o produktach, które, jak twierdzą producenci, są niezbędne do życia dla dzieci, a ja twierdzę, że jednak są zbędne, bo jest to tak zwany marketing, reklama i nabijanie dzieci i robienie im wody z mózgów, kochani, a rozmawiamy o dwóch produktach. Jeden produkt już był na tym kanale, jest gdzieś tam we vlogach parę razy, czyli o napoju Prime, którego ceny w normalnym sklepie, jeżeli jest opcja, że jest dostępny, to jest około 2 funty, a na czarnym rynku, że tak powiem, od 10 do 14 funtów za małą buteleczkę napoju. A drugi produkt, który wam pokażę i który sprawdzimy, czy warto, jest to czekolada od Mr. Beast'a. Kochani, nasze poszukiwania zaczynamy od sieci Sainsbury. Dlaczego Sainsbury? Bo wiem, że tam są Prime. To znaczy były, bo one się rozchodzą w mgnieniu oka, więc idziemy sprawdzić. Bo ty jesteś taki obcykany w tym Sainsbury, nie? No bardziej niż ja. Ja to byłem 10 razy. 10 razy byłeś. Powiedz mi, no, gdzie te Prime mogą leżeć mniej więcej? No nie wiem. Nie wiesz? No to ty mi powiedziałeś, co tu były. Ty wiesz? No, w tyłu po prawej stronie. No to idziemy. Zaraz koło piwa. A skąd ty wiesz, że koło piwa? Bo kupowałeś piwo. Aha, dobra, to idziemy. Powiem wam tak. Weszliśmy do tego Sainsbury'ego, zobaczyli kamerę, od razu powiedzieli, że jest zakaz filmowania, nastraszyli mnie, że zastanę gdzieś, no dzwonić, nie? Do menedżerów, no, czy coś tam. Ja mówię, dobra, w dupie mam was i to nagrywanie tego sklepu, bo i tak ta sieć to jest dosyć najdroższa w Anglii, to jeszcze jakościowo to taki jak wszędzie. No tak czy siak, słuchajcie, kupiliśmy dwa produkty, pokaż swój. Kuba wybrał to testowania. Prime zielony, to jest Prime o smaku? Lemon Lime Energy. Lemon Lime Energy, czyli coś takiego jak Red Bull. A Szymon wybrał sobie taki czerwony napój o smaku Tropical Punch, tak? Tak. Więc mamy już Prime zakupione, więc teraz jedziemy do następnego sklepu po co? Po czekoladę. Kogo? Mr. Beast'a. Mr. Beast'a, jedziemy. Kolejnym miejscem, gdzie wbijamy, jest Asda. Mam nadzieję, że tu już wejdę z kamerą, bo tu są chyba tacy bardziej normalni. I tutaj podobno jest czekolada Mr. Beast'a, więc idziemy, a wyjdziecie z nami i sprawdzamy. Wiecie, co jest najlepsze, że pojechaliśmy do tego Sainsbury'ego, a się okazuje, że Prime są w Azji też. Chyba. Są? No są. Ale jakie są? Czyli ten sam, nie? Nie ma czerwonego i zielonego. Jeszcze, a nie ma czerwonego. Kochani, pokażę wam wazić, jak to wygląda. Widziałem na TikToku, gdzie to. Co? Chcesz dzisiaj powiedzieć? A, mam to powiedzieć? Chciałem dosłudować, w Polsce tego nie ma, a widziałem to na TikToku sporo. Tak? No to słuchaj. Czyli kochani, wazie są takie prime, czyli żadna rewolucja. Czyli chłopaki, które testujemy czekolady? Wszystkie. Twój budżet na to pozwala? No, pozwoli. 2, 4, 6, 8. Tak? No. To wybieraj, który bierzemy do testu. Dobra. Na pewno tą bierzemy. Tą. Bierzemy pierwszą. To jest dobre. No to jest wszystkie. No to mamy. No i git. Wszystkie macie? Tak. Dobra, to później pokażesz nam na przebitkach, nie? Jest. Czyli kochani, Mr. Beast czekolada kosztuje 2 funty. Więc mi się wydaje, że cenowo jest ok, nie? Jak za czekoladę. 2 funty. Ale pójdziemy teraz na polskie czekolady na chwilę, dobra? I zobaczymy, ile kosztuje polska czekolada w Aldzie. I teraz zobaczcie. Swojego nie znacie, a cudze chwalicie. Są polskie czekolady. I mamy oczywiście z Wedla, tutaj są tylko czekolady. Na przykład mamy, nie wiem, taką. Mamy truskawkową.
I kochani, no jest przecież parę smaków, ale wam tylko powiem, że polskie czekolady kosztują funta. A na pewno porównując do jakości tego, są 1000 razy lepsze. Wszystko mamy? Wszystko mamy. Chodźcie tutaj do mnie. Tu jest ten mniejszy. Masz czekolady? Masz prime? Aha, prime w samochodzie są, dobra. Kochani, idziemy płacić i jedziemy na test. Od czego zaczynamy? Prime'ów. No to dobra, to, no to pootwierajcie sobie te prime'y i napijcie się. No. I powiedzcie mi od 1 do 5. Czyli to jest smak jaki? Tropical Punch. Tropical Punch. Ale jakieś takie 6. Od 1 do 5? No, od 1 do 5, 3. 3. Czyli smak jaki jest? Gorszy niż się spodziewałem. Takie trochę jak lekarstwo jakieś. Czyli takie przereklamowane podziewy, nie? Dobra. Kubuś, ty pijesz jaki? Pokaż wszystkim. Energia Lemon Lime. Daj tu bliżej do aparatu. Dobra. No i dobra, napij się i oceń od 1 do 5. 4. To teraz... To smakuje jak podrobiony tymbark. Tak? No. To zamieńcie się teraz z nimi na chwilę. I jeszcze raz. Spróbuj teraz zielonego. To jest dobre, no. Dobre? Mhm. A Kuba, ty? A ty się zrobić? Wypluć? No to wypluć. Disgusting. Niedobry? No. Czyli też jest przereklamowane badziewie, tak? Zero. To daje 4, nie? Czyli jak widzicie, kochani, prime przereklamowane. No powiedzmy, te energetyki są ok, a te prime są słabe. A mówię cenowo, jeżeli znajdziecie w sklepie za 2 funty, no to jest ok, ale wszystkie te sklepy indyjskie takie sprzedają 12 funtów, nawet 15 funtów. Za taką butelkę, więc ja wam odradzam, słyszeliście opinię chłopaków, że jest to badziewie. Zaczynamy z Mr. Beast. No to Kuba pokazuje, jakie mamy czekolady. These nuts. Czyli? Nie wiem, chyba jak te Reese's Pieces. Taki. Czyli taki karmel jakby, nie? Yes. Czekoladzie. Następne? To jest masło orzechowe, peanut butter. Crunch. Crunch? Chyba będzie crunchy. Crunchy to będzie jutro w kiblu, po tych wszystkich. Dobra, dawaj następny. Milk chocolate. A, milk chocolate, czyli zwykła. I original chocolate. Czarna to jest chyba, bo tak wygląda ta czekolada czarna. Dobra, a to którą chłopaki próbujecie najpierw? Po kolei od tego. No to otwierajcie to. Otwieraj. Kuba ma zawsze problem z takimi funkcjami jak otwieranie czekoladek, tak? Dobra. Spróbuj. Teraz spróbuj, no i powiedzcie co. Smakuje jak te Reese's Cups. Pokaż mi. Kamerzysta też musi dostać jedną. No nie jest zła, nie? Tam nie smakuje. Nie? Nie. Od 1 do 5? No. 2. Ty? 5. Dobra, to następną. To może być dobra, no. Czyli jaką tu teraz smakujemy? Tą crunchy. Kuba, spróbuj crunchy. To jest dobra, no. Dobra? Od 1 do 5? 4. 4? A ty? 6. Ja od 1 do 5. 5. 5? Ja nie. A tam coś było napisane na niej? To zawsze na tym... To zawsze coś tam... Dobra, dawajcie. Mleczna. Czyli mleczna. Mleczna powinna być taka neutralna, nie? To jest dobra. Dobra, Kuba? Dobra, od 1 do 5? 5. Dobra, no to i ostatnią już czekoladkę próbujemy. Jaka to jest teraz? A ta oryginal. Chyba ciemna. Ciemna czekolada mi się wydaje, no.
Ciemna. Czyli gorzka? No. Gorzka, ale ciągle taka słodka. Bo jedliśmy czy inne. No, bo pomieszało się. Czyli to jest gorzka, bo czarna, nie? Mhm. Czyli Adina do pięciu? Cztery. Cztery. Bo jak wyszło wam. Chcesz spróbować? No dajcie kamerzyście też. To jest. Ja zabieram tą, bo jest najlepsza. Układ, ale kamerzysty. Co zabierasz? Tą, bo jest najlepsza. Ja bo to zabiorę. Okej. Okay. Disney. Czyli Kuba, co sądzisz? Warto czy nie warto? Warto. Są bardzo dobre. To mi przypomina trochę te Reese's Cups, taki peanut butter cups. No, ja bym powiedział, jakby kto znalazł, to chociaż spróbujcie, są bardzo dobre. Tak? A drinki? Mi smakuje mój, też se opłaca, jak lubicie takie. A czerwony? Mi w ogóle nie smakuje, disgusting. A tobie polecałbyś to znajomym? Czekolady mi serbista, tak. Ten napój Prima, no nie wiem, nie poleciłbym. Nie? Energetyk był spoko. Ale to są 2 funty czekolady, można kupić za funta nawet. No, i w podobnym smaku, także jeżeli ktoś nie chce spróbować konkretnie tej, to... Ja się tylko sprawdził, kto wyprodukował te czekolady tak naprawdę, bo to, że to się nazywa Mr. Beast, to nie oznacza... Feastables? Feastables. Icon Food Limited, tak? Feastables. Tak, ale z tyłu jest naprawdę napisane, kto wyprodukował. Dystrybucja w Anglii. Icon Foods. Co? No, Icon Foods. Icon Foods. No właśnie Feastables, no. Milk Chocolate with Peanut Butter. Tak, Shire. Moja też moja ulubiona. Ale... Powiem wam, kochani, że ja nie wierzę, że te czekolady przylatują z Ameryki tutaj. Podejrzewam, że one są robione na licencji. Tutaj, i właśnie coś mi się przypomniało z tymi licencjami. Kochani, kiedyś było polskie piwo w Anglii. Na przykład tyskie i było bardzo dobre. Ja kiedyś piłem polskie piwo, bo je lubiłem. Od kiedy zaczęli tyskie produkować w Anglii, niby na licencji, jest to kompletnie inny smak. Podejrzewam, że jakbyśmy spróbowali oryginalnej czekolady z USA, mógłby smak być inny. Kochani, tyle z naszego porównania. Myślę, że wam się podobało. Czemu o tym napisałem? Bo dzieci po prostu wariują właśnie na, jak widzą takie Mr. Beast albo Prime'y. Kuba też zgłupiał ostatnio z tym prawem, jeszcze jak do szkoły chodził, bo nawet stwierdził, że nie chce butelki swojej, w której ma wodę do szkoły. Ja tylko chciałam, to wyglądało fajnie. No bo żeby się tak przed kolegami pokazywać, nie? Nie. Kochani, ja wiem, dzieci są dziećmi, ja też byłem kiedyś dzieckiem i ja pamiętam, jak byłem w Kuby wieku, to nawet nie, no może trochę młodszy, to nie wiedziałem, jak wygląda Coca-Cola w puszce i w ogóle sobie nie mogłem wyobrazić, że może być napój w puszce. I później pamiętam, że mama mi kupiła w Peweksie puszkę Pepsi czy Coca-Coli, to ją wypiłem i później też strzelałem sok do niej i świrowałem, że dalej mam kolę w puszce. Kochani, zostawcie komentarz, co myślicie i komentarz, łapkę zostawcie, suba, jak chcecie być na bieżąco, a my się widzimy jak zawsze później.